Jadę do pracy, nagram w końcu vloga, biorę kamerkę sportową, tą moją starą, ale lepsza niż ta, co później kupiłem. Jeden dzień używałem. Biorę rower siostry dzisiaj. Tutaj miała wymienionych kilka rzeczy, przede wszystkim koło przednie całkiem musiała zmienić na takie z maszynowymi łożyskami, ale kiepsko jest, że tutaj nie ma tej szybko zapinki, czy jak to się nazywa, tego, żeby koło szybko zdejmować, tylko klucza trzeba używać. Zamawiałem na Allegro z szybko zamykaczem, ale przysłali takie zwykłe, więc tanie było, już nie odsyłałem, już dobra, niech będzie na klucz. Zresztą siostra i tak już nie pracuje na rowerze w ogóle, dzisiaj skuterem jedzie i ogólnie skuterem będzie jeździć w tym roku. A mój skuter na razie, trzeba zrobić przy nim kilka rzeczy, więc ja niestety nie mogę jeździć skuterem. Ale to nawet fajnie, rower biorę i mi się to podoba. Wczoraj jeździłem, ciepło było, fajnie. I to przednie koło siostry musiałem dlatego wymienić, bo siostra w zeszłym roku zimą jeździła sobie tam w pracy na rowerze. No i hamowała tym przednim hamulcem. Nie zwróciła uwagi na to, że już jej te okładziny zeszły z hamulca i tarła metalem o metal. Obręcz poniszczyła w ten sposób. Obręcz się zrobiła bardzo szorstka, taka pocięta. No i musieliśmy zmienić koło, a szkoda, bo to był taki Mavic, fajna obręcz, kupiony przeze mnie, nie wiem, w 2001 roku czy drugim, nie, chyba w 2003 jakoś tak. I było wszystko w porządku z tym kołem, tylko obręcz się zniszczyła przez to hamowanie. No kurde, siostra nie wiedziała, że trzeba o to dbać. W skuterze też zwłaszcza trzeba o to dbać i właśnie ja dlatego nie mogę teraz jeździć, bo mam tylne klocki do wymiany, przednie sam sobie wymieniłem. Tylne też pewnie będę mógł sam wymienić, tylko trzeba tłumik zdejmować, tam rurę wydechową odkręcać całkowicie. Nie jest to takie trudne, ta wymiana klocków, tylko tam trzeba czyścić dużo, a ja trochę pominąłem to czyszczenie i nie wiem jak to będzie. W każdym razie po wymianie przednich klocków cały czas mi koło lekko hamuje, nawet dosyć mocno, ale podobno to jest normalne przez pierwsze kilkaset kilometrów. No, zobaczymy, czy to się tam później wygładzi jakoś i będzie szło luźno. Jak nie, to znaczy, że chyba coś źle zrobiłem. Zresztą mnie to bardzo dziwi, że w klocki hamulcowe cały czas o tarczę trą. To, i że to podobno jest normalne, że tak powinno być. I że w ogóle w skuterze to tylko jeden klocek się rusza, a drugi nieruchomo stoi, tak jak w tych tańszych hamulcach rowerowych, tarczowych. A także nie wiem, czy tam wszystko jest tak, jak powinno być. Trochę to dziwnie wygląda. U siostry przednie koło się bardzo luźno obraca, lekko i hamuje bardzo mocno. Hamuleca u mnie, no na początku słabo hamuje, słabiej, dobrze, ale słabiej niż ten poprzedni, ale to podobne naturalne, no. Zobaczymy jak to będzie. Zresztą siostra ma dwutłoczkowe te hamulce, takie mocniejsze niż moje. Chyba mocniejsze, jeśli mają dwa tłoczki, nie, to chyba są mocniejsze. I to czuć, skuter siostry lepiej hamuje, ostrzej, ale to, nie wiem czy to dobre, można się niechcący jakoś tak katapultować. W samochodzie też już wymieniłem te, co to było do wymiany, łożyska, wszystkie cztery. 1000 ileś tam, 1200 zł to w sumie kosztowało, bo okazało się podczas zdejmowania tylnego łożyska, że jeszcze pękły już te przewody hamulcowe i trzeba było je wymienić na miedziane nowe, ten jeden od lewego tylnego. Ale dobra, ładnie, już jest cicho, rzeczywiście już łożyska mi nie hałasują. Ten szum to były łożyska, tylko tyle, że teraz jak już uciszyłem łożyska, to słyszę inne hałasy. Czyli szum opon o asfalt. No, w lesie nie słychać i na trawie nie słychać, to oczywiste, ale jak się wyjedzie na asfalt, to szumią opony i to tak nieregularnie, ta jedna tak nierówno, tylko takie szu, 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 szu. Ale to te zimowe chyba, jak zmienię na letnie, to będzie i trochę ciszej pewnie i nie będzie tej nieregularności takiej. I na razie do wymiany jeszcze są amortyzatory przednie w Toyotce. Wkrótce się tym zajmę, tam, znaczy mechanik się zajmie, nie ja. Podobno razem ze sprężynami się wymienia, także kupi się. Znaczy mechanik mi kupuje, ja zawsze mu to daję, on sam kupuje części. Czasem to może i drożej wychodzi, czasem nawet taniej. Z tego co patrzyłem, te łożyska kupił taniej niż na Allegro. Jedno było za, on za 200, a na Allegro po 250 były. O, tutaj wycięli las, ale to normalne, przerzedzają. Na skuterku ostatnio pracowałem, fajnie się jeździło w te ciepłe dni, ale właśnie ten hamulec mi zaczął piszczeć. Przedni i tylny w sumie oba. No i tam jeszcze są problemy z tym sprzęgłem, prawdopodobnie sprzęgło jest do wyczyszczenia, bo mi bardzo mocno szarpie skuterem i w ogóle cały czas się koło obraca, nawet jak stoi sobie na stopce nieruchomo i ogólnie jak stoi na światłach powiedzmy czerwonych, no to mnie cały czas do przodu ciągnie lekko. Także nie, tak czytaliśmy tam z tatą, że trzeba po prostu wyczyścić, nasmarować takie tam bolce czy coś w tym sprzęgle.
I co tam jeszcze? Jeszcze linkę mam do wymiany, linkę gazu, bo w ogóle nie działa, nie odbija z powrotem. Czyli pociągam tą, jak to się nazywa, roll gas, tej manetkę, nie, manetkę gazu to się nazywa, no wiecie co, tą rączkę. I pociągam, a ona nie wraca później. Trzeba ją ręcznie przywracać do zerowej pozycji, bo mam taki ten tempomat, że mogę pociągnąć, puścić i on będzie cały czas gaz trzymał. A to nie jest dobre, tak nie powinno być. Zresztą jak się tu przewróciłem, to właśnie cały czas koło się obracało, bo gaz był na jakąś tam prędkość ustawiony, nie spadł do zera. Droga niestety nie jest wyrównana, ale wiosna nadchodzi, to pewnie wkrótce tutaj walec przejedzie, znaczy spychacz, później walec. I tak równają sobie 3 razy do roku. A ja teraz wstąpię jeszcze po zakupy. Chleb trzeba kupić. Chlib. I jadę do pracy. Przybyłem. Pociąg jedzie. Akurat. Ale patrzcie, no gub siostry się rusza. O, jak ona jeździła. Tu jest nie przy tego. Nieprzykręcony. No co ta siostra mi tu nie powiedziała. Zresztą dawno jeździła. To co my tu mamy? Nowe koło. Klocki hamulcowe. Z przodu i z tyłu i te tandetne, bardzo tandetne klamko manetki i to chyba tyle z nowości. Tutaj, bo światełko z 98 roku nadal się trzyma, ale bateriek nie wziąłem, cholera, zapomniałem. Dobra, to dokręcam, na szczęście mam klucze przy sobie, imbusy i dokręcę. Dobra, włączyłem się, jest 11:54, tam koledzy są, to idę do nich. Pewnie pierwsze zamówienie wpadnie za jakieś pół godziny, no tak tu jest pod samym. Ale fajnie, że otworzyli ten teren znowu dla samochodów. Ta bramka, brama tutaj jest otwarta i znowu tu parkuję za darmo, bez płacenia. A nie, zapomniałem powiedzieć, siostra jeszcze te ma nowe gripy. Takie masujące dłonie, a raczej zostawiające ślady, takie kłujące. No i kolegom tam zamówienia powpadały dosyć szybko, a mi dopiero po 30 minutach i to sami aż na stawki lecę, no daleko. Oj, pierwszy kurs dopiero po 30 minutach, to ja dzisiaj tak raczej hobbystycznie jeżdżę. Kurde, zasapany jestem, bo musiałem na wiadukt wnosić rower oczywiście. Ech, stawki, wracam zaraz ze stawek na Żoliborz. Spotkałem kolegę tego, który ma Kymko, ten nowy, który porównywałem na filmie z moim. No i ja się sam zastanawiam nad tym, czy sobie nie kupić nowego Kymko 16+. Jeszcze są za 9000 ostatnie egzemplarze. Tam są jakieś problemy z tymi normami, że nie wiem, czy można to zarejestrować, ale według sklepu, który to sprzedaje, tak, no. Tylko jakieś dokumenty dodatkowe są potrzebne. Bo nowe skutery to już muszą spełniać normy Euro 5, przez co są bardziej skomplikowane i może bardziej zawodne, nie wiadomo, ale na pewno droższe, no bo nowy Kymko, taki jak mój, kosztuje 12000. A tu jeszcze są sprzedaży nowe egzemplarze za 9000. Dwuletnie, no. Od 2 lat stoją w sklepie i czekają na chętne osoby. I swojego Kymko może bym sprzedawał temu koledze, który mi go naprawiał. Temu koledze, który mnie do Volt zaprosił kilka lat temu. No, on jest pomocny człowiek, wszystkim ludziom pomaga, to mógłbym mu nawet na raty sprzedawać, by tam płacił miesięcznie ileś. No ja bym nowy miał skuter, ale w sumie ten mój nie jest zły, jak się już porobi te rzeczy, które tam trzeba zrobić. Kilka. Kurde, już mi się ściszył dyktafon z 6 na 4, no bo jest w tej sakiewce i tam rusza się i się ściszył. No ale dobra, to programowo to później podgłośnie, zgłośnie. Tak w ogóle ładna pogoda jest, o. Nawet słońce trochę wychodziło, ale no schowało się za chmurami, ale jest fajnie, tak 9 stopni, 10. Jutro 11, ale deszcz podobno jakiś ma być. Później trochę chłodniej, ale później w kolejny weekend chyba 15 stopni już. Rowerem się fajnie jeździ powolutku, ale skuterem na pewno więcej można zamówić, zarobić, tak mi się wydaje. Chociaż nie wiem, moja siostra jeździ i wczoraj było kiepsko i na skuterze też. Ale fajnie tutaj w tym rowerze hamują te nowe klocki hamulcowe. V-brake'i, ale mocne. U mnie zawsze są trochę słabsze, ale najsłabsze to mam hamulce w Toyocie. No jednak kolega, który kupił sobie taką czarną Toyotkę, starszą o 4 lata od mojej, dał mi się nią przejechać, bo w ogóle myślał, żeby ją sprzedać. My nawet się zastanawialiśmy, czy nie kupimy, czy siostra nie kupi. I no, hamulce u niego dużo lepiej działały. Normalnie po prostu naciska się i samochód hamuje, a u mnie podobno z
serwo jest jakieś tam zużyte czy coś i jest zawsze dużo słabsze hamowanie. No ale dobra, już się przyzwyczaiłem w sumie i niech tak będzie. Przynajmniej jak się gwałtownie nie zatrzymam, to nikt na mnie nie wpadnie z tyłu, nie? Za to ja mogę wpaść na kogoś z przodu. No i znowu słoneczko wyszło nad Żoliborzem, bo wróciłem jednak na Żoliborz. Pojadę pod sama. No dzisiaj będzie słaby ruch, bo wiadomo, że wszyscy chcą dorobić do rozliczenia, bo dzisiaj jest 15, więc kończy się okres rozliczeniowy kolejny. Ja się opierdzielałem, w puławach byłem i tak dalej i nawet 1000 do ręki nie będę miał za te 2 tygodnie, no ale od jutra szansa na kolejne pieniądze, kolejne zarobki. Podjechałem sobie pod sama, tam kolega teraz skleja taśmą siodełko i coś jeszcze, błotnik, no i wpadło drugie. Dopiero teraz kuchnia Żoliborz na Broniewskiego 15A. Okej, lubię kuchnię Żoliborz. Minęła godzina 13, ja dopiero drugie odebrałem, no. Słabiutko. Widzicie, nie przyjeżdżajcie pracować na Żoliborzu, bo tak tu jest. Pracujcie w centrum. Oj. Na najwyższe piętro musiałem wejść. Ale nie jestem. Nie męczę się tak, jak oglądałem wczoraj swój film z, nie wiem, z września chyba, czy z października, jak na rowerze dostarczałem. Jakoś wtedy się szybko zmęczyłem, teraz nie, teraz mam lepszą kondycję. Wczoraj do 19 siedziałem. Ale mogę pochwalić te chwyty. Bardzo przyjemne. Co prawda cały czas tak masują takimi igiełkami dłonie, ale może to i dobrze, nie wiem. Ukrwione są bardziej, bo zresztą patrzcie, jakie czerwone mam dłonie. Dosyć miękkie, a zarazem nie tak miękkie jak piankowe, ja najbardziej lubię piankowe gripy po prostu. Ale dałem siostrze takie na próbę, ona zresztą i tak nie będzie jeździć. W ogóle ten rower można by na elektryka przerobić, tylko tu, no nie, bo tu hamulce hydrauliczne nie wejdą. A w elektryku lepiej mieć jednak tarczowe, hydrauliczne. Takie V-breaki to chyba trochę za słabe do elektryka. Wróciłem pod sama, jest 13.16, ja mam dwie dostawy, 28 zł, 20 groszy. A na benzynę, żeby tu dojechać i wrócić, wydaje jakieś pewnie 18. Kurde, tak naprawdę za samo przywiezienie tu roweru płacę tyle, co skuterem cały dzień dostaw. Znaczy nie, no trochę mniej płacę, dobra, ale skuterem więcej wychodzi, no ale ile dostaw robię wtedy? A tu siostra miała wcześniej Setlas firmy, chwyty firmy Setlas, też takie fajne właśnie, miękkie, ładnie zrobione, no ale porwały się po 15 latach. Słabe, 15 lat tylko wytrzymały. No ale kolega przyniósł mi szczęście, bo ledwo podjechał i mi wpadło. Tyle, że trochę daleko, bo J Żoliborz przy placu Wilsona, ale dostawa tam obok Hanki Czaki, bliziutko, fajnie. To jadę. Byle się tam nie przedłużyło oczekiwanie, to bardzo. Już się przyzwyczaiłem do tego nowego układu tutaj uliczek jednokierunkowych. To, że Felińskiego jest w jedną stronę, no to już dla mnie normalne. Nie jest z tym tak źle, no. A może jest więcej miejsc do parkowania dzięki temu, nie wiem. Ale spoko, może być. A tutaj akurat na końcu Felińskiego, na końcu jest dwukierunkowa, stąd można w lewo pojechać. Z tego parkingu pod kościołem. Ale tutaj już tylko w prawo, tam jest jedna kierunkowa, a tu dwu. Dobrze mówię? Nie mylę się? Nie. Dobra, tak. Co ten Andrzej mówił, że do Jotki jest daleko. No 3 minuty jazdy, już jestem na miejscu. O, jakieś chmury deszczowe, ale dzisiaj miało nie padać, dopiero jutro. No ten amortyzator tutaj jest słaby, Santur najtańszy. No ale coś tam daje na wybojach, tylko patrzcie, tu się przerwała harmonika. Sprężyna jest na zewnątrz, nie w środku. No, nie w środku golenia, tylko na zewnątrz, ciekawe. Może w środku jest druga, nie, no to by nie miało sensu, ale ciężki jest ten amortyzator, a skoku ma tylko 3 cm. No tak, ta jotka trochę opóźnia i tam 5 minut siedziałem dłużej niż powinienem. Ale tutaj dostawa, nie ma co narzekać. Jedynie na ilość dostaw dzisiaj można narzekać, to bardzo. Ale tak jak mówiłem, ostatni dzień rozliczeniowy, no to tak można się spodziewać, że tak będzie. Dostarczone. Dobra, 40 zł brutto zarobione, odjąć podatki, odjąć benzyna potrzebna na przyjazd i powrót, to zostaje jakieś 10 zł na czysto. Ale ostatnio patrzyłem na swoje zarobki w pierwszej pracy, tam na SMS-ach. To było 5 zł za godzinę na stażu, później więcej. Ale na stażu 5, no to 8 godzin siedziałem, miałem tam 40 zł po 8 godzinach. 40 zł chyba brutto, nie, to chyba było do ręki, nie wiem. Do ręki raczej, tak, to było 5 do ręki. Czyli 40 do ręki, czyli się ciułało powoli te pieniądze. Ale i tak zadowolony i rower sobie
kupiłem, składałem i mam tam spisane wszystkie zarobki przez pierwsze chyba 2 lata, później mi się już nie chciało w Excelu tego spisywać, a ciekawe by było, bo tego wszystko spisywał, bym wiedział, ile zarobiłem do dzisiaj. Na pewno jakbym odkładał wszystko, to bym sobie mieszkanie kupił, może dom nawet. Ale nie odkładałem. No i ludzie nadal w maseczkach popierdzielają po ulicach. Jechała dziewczyna na rowerze w maseczce. No po co? Trochę tak jak bohaterka wczorajszego filmu, który wczoraj oglądałem, czyli Kimi na HBO Max jest. Takie fajne. Też bała się wychodzić z domu, bo miała tą jakąś tam fobię. Tam była mowa, że jak COVID nadszedł, to jej ta fobia wróciła. Że ona już z nią walczyła, ale jak to nadszedł ten, to siedziała w domu i trzeba wyjść później. Ale to jest fajnego w tym filmie, że on pokazuje świat współczesne czasy właśnie takie, jakie są, czyli że ludzie w maseczkach chodzą. Nie wszyscy tam słusznie, ale jest ta rzeczywistość, która nas otacza, a w wielu innych filmach, właściwie chyba we wszystkich, jest taka sztuczna rzeczywistość alternatywna, bez COVID. Na przykład weźmy, nie wiem, no James Bond był przed jeszcze kręcony, ale nikt by chyba nie chciał oglądać Jamesa Bonda na przykład jak w maseczce łazi, albo gdzieś go nie chcą wpuścić, bo nie może, bo nie ma jakiegoś tam, nie wiem, test sobie robi i go nie wpuszczają do jakiegoś kraju. Także w filmach mamy taką sztuczną rzeczywistość zakłamaną, a właśnie film Kimi pokazuje prawdziwą. A myślałem, że to jakiś młody reżyser nakręcił, bo to taki film nowoczesny bardzo według mnie. No, bardzo o tych nowoczesnych technologiach. Wszystkich naraz opowiadający i myślę, no jakiś młody pewnie reżyser, młodzi twórcy. A tu na koniec napis się pojawia, pierwszy wielki Steven Soderbergh. Kurde, zasłużony stary człowiek. I scenariusz napisał David Koeb, też taki zasłużony, już stary. Czyli to jednak kino wyglądające na młode, ale robione przez starych ludzi. No i posiedziałem sobie pod samym, pogadałem z Andrzejem, nie wiem ile, ze 20 minut, nic nie wpadło. Jemu wpadło po polsku, po prostu pojechał, a ja tak siedzę, mam te 3 dostawy tylko dzisiaj, także chyba wracam do domu już, bo to nie ma sensu dzisiaj tutaj siedzieć i czekać. Jutro początek nowego okresu rozliczeniowego, może ludzie sobie wolne zrobią. A ja przyjadę. Gorzej jak będzie cały rok taki słaby, no kurde, no zatrudniali ludzi mnóstwo i widzicie, co się porobiło. No i ludzie może mniej zamawiają, też nie wiadomo. Chyba wracam. Koniec. No na rowerze siostry fajnie się jeździ, podoba mi się. Coś tam co prawda stuka w suporcie. Nie pamiętam czy wymieniałem, chyba wymieniałem, to co tam kurde stuka, może coś jeszcze innego. A tymczasem rdza. Coraz gorsza, coraz większa dziura. No nic, tak jak mówiłem, zajmę się w tym roku tym wreszcie. Pewnie za późno. A tym też się zajmować, czy nie? Nie wiem. Na cacuszko trzeba wszystko odmalować, poprostować, zainwestować. I niech jeszcze służy wiele lat. O! Trochę boli, ale nie jest tak źle. Przynajmniej koła nie ukradną tak szybko. Zobaczcie, jak ktoś ma klucz. Tak, nie chciałem tego brać samochodem, bo się obawiałem, że w korkach utknę. Bo wiadomo, że przed Arkadią jest wielki korek, jak się z centrum wyjeżdża, no ale dobra, jeszcze. Jest dopiero 14.35, to może on minę jeszcze, nie będzie korka. Albo nawet niech będzie, ale dobra, jeszcze sobie zarobię na koniec. Co prawda samochodem tam podjadę. Skoro już rower wsadziłem do środka. Albo wyjmę rower, ale... Kurde, bo to jest, no obok. Po co ja ten rower chowałem? Dobra, wiecie co? Odebrałem. Ale nie biorę samochodu i roweru też nie biorę. Pieszo tam sobie podejdę. To jest po drugiej stronie wiaduktu tam. Przy Arkadii. Mam 12 minut czasu na dojście, więc spoko. Trzeba trochę spacerować. No tak, bo przypomniałem sobie, że na dziko, żeby wjechać samochodem, to musiałbym tam naokoło jechać. To kurde, dłużej by to trwało niż ja tu zaraz dojdę pieszo. No i policja tutaj jakąś panią złapała. Nawet jakieś 2 samochody, nie wiem, stłuczka? Nie widzę śladów żadnych. Widzę tylko smutną panią. To jest tam uderzone z tyłu chyba. Dobra, a ja mam dostawę o tam. I znowu jechał kolega na skuterze tym białym. Tylko. A tymczasem jakiś nowy subskrybent, a nawet subskrybentka. Sara
i polskie nazwisko. Witam na moim kanale, Sareo. No, ja dzisiaj więcej słyszę języka ukraińskiego na ulicach, jak idę, niż polskiego. Dlatego trzeba się uczyć ukraińskiego. Zrobiłem dostawę pieszo. Mikrofon się wyłączył, znaczy dyktafon mi się wyłączył. Niestety nie wiem kiedy, także nie nagrało się ileś tam materiału, to wyjaśniam, wpadło mi. Już miałem do domu jechać, wpadło mi sushi z Rydygiera, to pieszo tu przyszedłem na dziką. Nie chciało mi się już roweru wyciągać z powrotem z tego z samochodu, ani samochodu odpalać.